Startuję z testem zużycia paliwa w mieście. Przyznam, że zużycie paliwa na trasie mnie bardzo mnie zaskoczyło. Wynosi około 5 litrów. Zobaczymy, jak to wygląda w mieście. W tym momencie już około 6 km przejechałem. Mamy teraz godzinę 14 z haczykiem. Zobaczymy, jak to będzie w ruchu miejskim. Hyundai Bayon prezentowany jest wyposażony w silnik o pojemności 1 litra, doładowany o mocy 100 koni mechanicznych i skrzynię manualną. W tej chwili obecnie jest to jedyny silnik, który jest oferowany. Do wyboru jest tylko skrzynia automatyczna albo manualna. Maskę mam otwartą. Przyznam tak szczerze, że ta maska troszeczkę waży. Oczywiście to nie jest jakiś tam problem, ale czuć tą wagę. No i tutaj zerknijcie. Napis turbo. 1 litr. 100 koni mechanicznych. Odpalamy silnik. Co charakterystyczne, właśnie strzałki zegarów się przekręcają maksymalnie, jak w samochodach sportowych. Jeśli ktoś nie lubi, bardzo łatwo jest wyłączyć system start-stop. Tutaj go wyłączamy. Ja będę jechał na aktywowanym, czyli na światłach będzie się silnik wyłączał, chociaż osobiście jakoś nie przepadam za tym systemem. I mamy też do wyboru dwa tryby. Sport i komfort. Żeby to zużycie było, powiedzmy, mniejsze, chociaż nie sądzę, żeby jakaś taka była duża różnica, będę jechał na trybie komfort. Aha, i aktualnie w tym momencie mamy zużycie 8,5 litra, tak jak widać tutaj. Tutaj mamy wskazanie, ile nam jeszcze zostało do przejechania, teoretycznie, i pojemność w zbiorniku. Po włączaniu też pokazują się bardziej ścisłe tutaj informacje, czyli przejechałem około 6 km od momentu startu wyjazdu z garażu. No dobra, startujemy. W takim razie sprawdzamy, jakie będzie zużycie. Mam nadzieję, że uda się też nagrać dźwięk silnika. On jest taki dość charakterystyczny. Dla mnie taki całkiem przyjemny, taki warkocik, ale warkot, ale taki przypominający troszkę sportowy dźwięk. Przy czym ten warkot właśnie jest słyszalny w zasadzie przy niższej prędkości obrotowej. Słychać.
Teraz w lusterkach mamy system martwego pola. Bardzo przydatna funkcja. Na razie mamy zużycie 8,4 na 100 km, ale z pewnością będzie nam to, średnio oczywiście, ale z pewnością będzie nam to spadać. Tutaj mamy chwilowe zużycie. Macie możliwość śledzić aktualny ruch, jaki jest, także start, stop, wyłączył silnik i się dość mięciutko, cicho uruchamia. Tutaj też mamy taką podpowiedź, który bieg według komputera powinien być włączony. Właśnie mija nas starszy brat Hyundai Kona. Spadło nam zużycie do 7,9. Oczywiście silnik już jest rozgrzany, jak widać. Jak wyświetla nam się w lusterku martwe pole, to po włączeniu kierunkowskazu, jeśli sugerujemy zmianę pasa, jest ostrzeżenie, które przed chwilą właśnie było. Specjalnie go włączyłem. Biegi wchodzą bardzo ładnie. Chociaż jest to taki troszeczkę dłuższy skok tego lewarka, moim zdaniem. Ale bardzo miło się przełącza to biegi. Warkocik właśnie tego silnika. On mi się podoba.
delikatnie, cichutko odkaśnik się włącza. Włączyłem sobie ten pomot na 50. Na chwilkę oczywiście, zaraz będą światła. Już zużycie spadło do 7,2. A pamiętajcie, że tam jeszcze dwa przystanki robiłem w międzyczasie. Jeden na parkingu, który nagrywałem, i przy dojeździe do parkingu jeszcze też był jeden przystanek. Tak jak to często bywa w jeździe miejskim, więc jest to taka dobra, myślę, że symulacja w miarę faktycznego zużycia. Już mamy 7 litrów. Będę miał okazję, to inne samochody również będę na tej samej trasie testował w zużyciu paliwa w mieście, więc będzie można porównywać sobie, jak to wygląda przy poszczególnych markach. Teraz jest troszkę czasu jeszcze do mety, także w międzyczasie poproszę Was o subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, oraz kciuk w górę. To bardzo mi pomaga, oczywiście nie tylko mi, ale również innym twórcom. A w zasadzie Was nic nie kosztuje. Z góry dziękuję. Zbliżamy się powoli do końca testu odcinku. Na ten moment mamy 6,6 litra. Już nie sądzę, żeby jakoś się to znacząco zmieniło chyba. No bo już tutaj raczej dużych prędkości większych nie rozwiniemy. Wprost mamy bardzo ładny widok. Mój ulubiony.
No i przyjmijmy, że to byłby koniec testu. 18 km. 18 km przejechane w mieście. 6,6 litra na 100 km. 42 minuty łącznie czas jazdy. Jak oceniacie to zużycie paliwa w mieście? Ja uważam, że całkiem nieźle to wypada. Natomiast jestem też zaskoczony bardzo pozytywnie zużyciem paliwa. Za miastem jechałem drogami ekspresowymi i pozamiejskimi, włączając to też miasto początkowo, czyli z Warszawy do Gdańska. I zużycie wyszło około 5 litrów na 100 km. Także uważam, bardzo dobrze. Na ten moment to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie i jeszcze raz proszę o subskrypcję, kciuk w górę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. O, to jest dowód. Ile było?